codziennie. Słyszy się o tym, że ktoś został zabity. Słyszy się, że było jakieś podpalenie, że było jakiś wybuch w budynku. Zatrzymują samochód, każą ci wyjść i kradną ci samochód i wszystko, co w tym samochodzie. I jeśli cię nie zabiją, to masz szczęście. Podchodzą do ciebie z pistoletem lub z nożem i mówią: daj mi swój telefon, portfel i wszystko, co masz, bo inaczej cię zabiję. Witamy po raz kolejny na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej i dzisiaj przenosimy się do Ekwadoru. Z tym, że dzisiejszy gość jest taki troszkę inny niż ci goście, których mieliśmy poprzednio, ponieważ nie jest to ani emerytka, ani osoba, która stwierdziła, a wyjadę gdzieś tam do Ameryki Łacińskiej, w jakieś ciepłe miejsce i otworzę sobie butik jakiś, albo na przykład jakiś mały hoteli. Także o tym, co ona robi w Ameryce Łacińskiej, opowie nam nasz dzisiejszy gość. Także Moniko, witamy na kanale. Witam serdecznie. Monika, i powiedz mi, ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Mam 33 lata i pochodzę z takiej niewielkiej miejscowości w województwie podlaskim, nieopodal Siemiatycz. Natomiast od wielu lat mieszkam w Warszawie. Mieszkałam przed wyjazdem do Ekwadoru. Mała miejscowość nieopodal Siemiatycz. Ja akurat te regiony bardzo dobrze znam, bo ja tam mieszkałem, ale to jaka to jest mała miejscowość? Krasowice Jagiełki. No to akurat tego nie znam. Chyba bardzo mieszkałem mała. Po drugiej stronie Siemiatycz. No dobrze, ale jesteś teraz w Ekwadorze. To jak do tego doszło, że z Polski do Ekwadoru? Tak, od 13 miesięcy mieszkam w Ekwadorze, w mieście, które nazywa się Guayaquil. Jest to największe miasto Ekwadoru. Jest to miasto portowe z największym portem, z którego codziennie odpływają ogromne statki z bananami, krewetkami, rybami na wszystkie strony świata. I ja mieszkam właśnie w tym mieście, w Guayaquil, w dzielnicy, która nazywa się Isla Trinitaria. Jest to taka najbiedniejsza dzielnica tego miasta, położona tuż nad samym portem, nad Trinipuerto, czyli właśnie tym portem, z którego odpływają te wszystkie statki. Ale wytłumacz w takim razie, czy jak weszłaś już w wiek dorosły, czy wyjechałaś już wtedy z Polski, byłaś w Anglii, w Belgii, gdzieś tam przez Niemcy, czy byłaś w Polsce i to jest po prostu twój taki pierwszy na serio zagraniczny wyjazd? Dokładnie, jest to mój pierwszy na serio zagraniczny wyjazd. Moje życie wyglądało bardzo normalnie. Szkoła, studia, praca. Tak, więc w zeszłym roku, nie wiem skąd, pojawiła się taka myśl, takie pragnienie, żeby zrobić sobie taką przerwę i też wyjechać, zrobić coś dla innych. I tak, i padło na Amerykę Południową, na Ekwador. I to była naprawdę niesamowita decyzja. To zanim wrócimy na dobre do Ekwadoru, no to powiedz mi, na czym polega ten wolontariat? Tak, ja jestem świecką misjonarką, co oznacza, że absolutnie ani nie jestem zakonnicą, ani osobą, jestem osobą świecką i razem z innymi osobami z innych krajów mieszkamy w kilka osób. Ja aktualnie mieszkam z inną Polką, mieszkam z chłopakiem z Gwatemali, mieszkam z chłopakiem z Belgii i z dziewczyną z Francji. Mieszkamy razem właśnie w domu zlokalizowanym w tak zwanych miejscach wykluczonych, czyli właśnie w dzielnicach, slumsach. Monika, ale będę tutaj musiał akurat dopytać się trochę więcej, no bo przyznam się, że bardzo zielony jestem z tego terminu świecka misjonarka. To tutaj, o co tutaj chodzi? Czy to jest taka misjonarka, która może mieć chłopaka i sobie rodzinę założyć? Czy na przykład musisz być częścią jakiegoś kościoła, zakonu? Jak to wygląda? Tak, mówię świecka misjonarka, więc może zacznę od początku, że jeśli myślimy o słowie misjonarz, to kojarzy nam się albo jakiś ksiądz, albo jakaś zakonnica, albo właśnie osoba uduchowiona, tak? W sensie, że osoba duchowna z jakiejś konkretnej religii. No ja właśnie ani nie jestem siostrą zakonną, ani księdzem. Tak, jestem osobą normalną, która właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, w Warszawie żyła, pracowała,
Tak, i natomiast nasza misja, tak, no ja jakby jestem związana z Kościołem katolickim, bo ta misja jest jakby swego rodzaju właśnie z ramienia Kościoła katolickiego, natomiast jestem osobą normalną, więc jeżeli skończę swoją misję, wrócę do Warszawy, to oczywiście tak, mogę mieć chłopaka, męża i po Ale prostu podczas kontynuować. misji nie możesz Nie, mieć. absolutnie, absolutnie. Podczas misji jest to czas dla innych, w sensie ja po prostu służę innym, pomagam innym i absolutnie jest to taki obszar, no, wręcz zakazany podczas misji, że po prostu nie nawiązujemy tutaj żadnych relacji takich bliskich, interpersonalnych, bo też nie o to chodzi, tak? Chodzi o służenie innym, o pomoc innym. Jak długo takie misje trwają? One są na ogół tak na 2 lata, czy na 4 lata, czy tylko masz 2 opcje do wyboru, czy możesz sobie, nie wiem, no 30 lat być na takiej misji? Jak to wygląda? Takie misje są od 14 do 24 miesięcy, tak, czyli od roku, tak, rok i 2 miesiące do 2 lat. I tak, no i później wracamy do naszych krajów i kontynuujemy już nasze życie normalne. Ale czy na przykład jest to tak, że można sobie tak skakać od takiej misji do takiej misji, na przykład jest to taki okres życia, w którym można, nie wiem, zarobić pieniądze i tam płacą, czy na przykład no, wtedy nagle ta strefa finansowa się zamraża za bardzo, nie można z tego sobie odłożyć, bo na przykład no, można tak dedukować, że no to ja sobie skoczę na 7 albo 12 takich misji pod rząd, po czym wrócę do Polski i sobie wielki dom kupię, no bo już tyle będę w stanie odłożyć. Zgadza się, oczywiście, czy nie? Oczywiście. Tak? No ja jestem wolontariuszką, oznacza to, że jestem na wolontariacie, czyli nie dostaję pieniędzy za moją pracę, za ten czas, który tutaj jestem. Oczywiście jakby mam gdzie mieszkać, mam dach nad głową, mam jedzenie, tak, i jakby wszystkie takie podstawowe rzeczy zapewnione, natomiast nie zarabiam, więc nie można się dorobić na tym czasie. Monika, ale w takim razie powiedz mi, no dobrze, wyjmujesz ze swojego życia, dajmy na to 2 lata, to nie rozwijasz się na przykład finansowo wtedy, ale rozwijasz się chyba w jakiś inny sposób. Co ci dają te 2 lata na misji? Tak, to prawda, że jakby sfera ekonomiczna jest zamrożona, natomiast sfera interpersonalna rozwija się po prostu jak szalona, bo po pierwsze, tak jak wspomniałam, ja żyję w międzynarodowym środowisku. Oprócz samych Latynosów, którzy no, naprawdę są niesamowitymi nauczycielami właśnie relacji interpersonalnych, to żyję po prostu z osobami z innych krajów, tak? Wcześniej żyłam też jakby z osobami z jeszcze innych krajów, które już wyjechały, więc po pierwsze tak, po pierwsze no, nauczyłam się, wydaje mi się, że dobrze mówić po hiszpańsku, więc jeśli wrócę do Warszawy, to myślę, że będę szukała pracy z językiem hiszpańskim, w sensie, że to jest jakby taki naturalny, myślę, że skutek mojej misji, tak, który może zaowocować oczywiście w przyszłości jakąś, nie wiem, że znajdę lepszą pracę. Natomiast oprócz takiej, nie wiem, umiejętności językowej, którą tutaj zdobyłam, to naprawdę po prostu umiejętności komunikacyjne, umiejętności, nie wiem, radzenia sobie ze stresem, tak, bo też żyjemy w niebezpiecznej dzielnicy, w której dzieją się różne rzeczy, więc po prostu to ryzyko jest trochę większe, tak, więc taka nauka też jakby radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, rozwiązywania problemów, tak, reagowania na rzeczy, które pojawiają się naprawdę niespodziewanie, niezaplanowanie, bo po prostu tak, życie bywa różne, więc myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. No i też po prostu jakby niesienie, jakby ofiarowywanie swojego czasu innym, nie wiem, właśnie takie służenie, no oczywiście, to są takie duże słowa, ale też dają dużą satysfakcję i myślę, że poszerzają horyzonty, tak? I moje horyzonty na pewno podczas tego czasu tutaj się poszerzyły. W jaki sposób do tego podeszła twoja rodzina? Czy na przykład twoja mama stwierdziła, wiesz co, ja zawsze chciałem, żeby moja córka była misjonarką, a zwłaszcza tą świecką. Czy może jednak nie? Jak to było? Tak, dla mojej rodziny i dla moich przyjaciół moja decyzja była no, zaskakująca.
Tak, bo też jakby przyznam szczerze, że to nie było coś, co planowałam długo. To było coś, co jakby taki pomysł, który się pojawił, w którym ja po prostu się jakoś, nie wiem, no, można by to nazwać, zakochałam, tak? W sensie, że jakoś tak usłyszałam o takim projekcie, pomyślałam sobie, wow, niesamowite, chciałabym po prostu zobaczyć, poznać jakąś inną rzeczywistość. Tak, więc dla mojej rodziny to było ogromne zaskoczenie, ale no jestem dorosła, też prawda jest taka, że jestem już kobietą dorosłą, więc absolutnie moja rodzina tak też okazała mi duże wsparcie, no i teraz podczas tego czasu jesteśmy w stałym kontakcie, oni też tęsknią, ja tęsknię i czekamy po prostu na mój powrót, więc absolutnie no, takie życie. Dobrze, to w takim razie, Moniko, wracamy do Ekwadoru. Wytłumacz naszym słuchaczom trochę bardziej dokładnie, na czym polega taka praca misjonarza z Polski w Ekwadorze. Tak. Tak, mieszkam w dzielnicy Isla Trinitaria, czyli no, dzielnicy, gdzie panuje ogromne ubóstwo materialne. Mówiąc ogromne ubóstwo materialne, mówię o naprawdę takich skrajnych przypadkach ludzi, którzy no właśnie całymi rodzinami żyją w jednym pokoju, jednej chatce, często nie mają co jeść, gdzie no, też panuje ogromna przestępczość, tak? Tutaj praktycznie codziennie ja słyszę, my słyszymy, że ktoś został zabity, że ktoś został okradziony, że no właśnie, że ktoś poszedł do więzienia. Więc to jest taka rzeczywistość naprawdę, no nie wiem, dla mnie całkowicie nowa, tak? Ja jakby w Polsce nigdy takiej rzeczywistości nie poznałam, natomiast tutaj no, żyjemy po prostu w takich warunkach bardzo prostych i żyjąc tutaj, oferujemy naszą obecność innym, w sensie odwiedzamy ludzi, pytamy co u nich, zapraszamy dzieci, osoby starsze, osoby cierpiące do naszego domu i też sami, no nie wiem, właśnie tak jak powiedziałam, odwiedzamy szpital, odwiedzamy miejsca z osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, bezdomnymi, więc no tak, no jakby tych opcji jest dużo. No i oczywiście, no też tak jakby łącząc jakby naszą pracę taką z Kościołem katolickim, no to też trochę pomagamy tutaj okolicznemu proboszczowi, tak? Więc jeśli jest jakaś potrzeba, no to on też nas prosi o pomoc. Więc. Ale czy to tak wygląda, że na przykład wy macie jakiś taki rozkład tygodnia na zasadzie, wy musicie pracować 8-10 godzin dziennie, dajmy na to 6 dni w tygodniu i w poniedziałki to zawsze idziecie do szpitala, we wtorki do przedszkola, w środę coś tam innego robicie? Tak jest, w taki sposób dokładnie. To macie? Tak, dokładnie. W czwartki mamy dzień odpoczynku, więc to jest jedyny dzień, gdzie korzystam z telefonu właśnie i mogę kontaktować się z rodziną, no bo po prostu w pozostałe dni nie ma czasu na to, nie ma też takiej przestrzeni za bardzo. Tak, w środę odwiedzamy szpital, takie miejsce prowadzone przez siostry zakonne dla osób niepełnosprawnych, starszych, opuszczonych. Tak, co jeszcze? Pozostałe dni jesteśmy tutaj w naszej dzielnicy, ale też po prostu każdy dzień jest inny, bo albo odwiedzamy osoby w naszej dzielnicy, albo przyjmujemy dzieci w domu i oferujemy im zabawę, właśnie, nie wiem, czas wspólnie spędzany. Tak, więc to zależy od dnia. Czy na przykład coś takiego miałaś, że dajmy na to, jesteś w Ameryce Łacińskiej, prawda, tutaj jest inny klimat, jednak zupełnie inna kultura, więc jest to pewnego rodzaju egzotyka. I na przykład, czy twoi znajomi albo twoja rodzina z Polski stwierdziła, wiesz co, przylecimy tam ciebie odwiedzić. No to dobrze, przylatują w takim razie, albo może nawet nie do ciebie, ale do twoich znajomych rodzina przylatuje, tylko że wy nie mieszkacie w czymś takim, że o, tutaj mamy swój biznes, tutaj mamy swój dom, albo w jakimś resorcie, albo w community, to wiesz, nie dajecie jej, o, tutaj macie cele dla siebie i tutaj możecie zostać. Jednak to wygląda chyba trochę inaczej. Czy to w ogóle tak wygląda? Czy oni w ogóle przylatują? Czy macie zakaz przyjmowania rodziny? Jak to wygląda?
Tak, jest taka możliwość. Mamy dwutygodniowe wakacje, podczas których ktoś może nas odwiedzić. No, moja rodzina do tej pory mnie nie odwiedziła. Może ze względu na to, że też szczerze opowiadam im o warunkach, w których żyjemy, tak, o tym, że strzelają, że zabijają, że ciągle słyszymy jakieś strzelanki na naszej ulicy, więc może dlatego nie chcieli mnie odwiedzić, nie wiem. Chociażby w zeszłym tygodniu przyjechała właśnie tutaj do chłopaka z Belgii, przyjechała jego mama, jego brat i podróżowali 2 tygodnie po Ekwadorze i też spędzili właśnie chwilkę tutaj w naszym domu, w sensie, natomiast oczywiście jakby jeżeli ktoś chce przyjechać, może przyjechać, no tylko trzeba się liczyć z tym, że te warunki naszego życia to nie są warunki hotelowe, tak, widoki za oknem to nie są widoki resortowe, tak, to jest widok po prostu dzielnicy pełnej śmieci, tak, i naprawdę takich widoków życia bardzo, bardzo ubogiego. Guayaquil akurat jest znane w całej Ameryce Łacińskiej jako, już się śmiesz, no to wiesz, o czym chcemy dalej mówić, jako to takie miasto, gdzie przestępczość jest niesamowicie wysoka i generalnie Ekwador nie należy do bardzo bezpiecznych krajów, oczywiście są tam i fajne miejsca bezpieczne, ale generalnie nie, ale nawet w samym Ekwadorze, no to wybija się naprawdę Guayaquil. Są tam bardzo ładne dzielnice, jak leci się nad Guayaquil, myśmy tam nie byli, tylko przelatywaliśmy, to wygląda fajnie nawet niektóre dzielnice, ale są też te takie, w których ty mieszkasz. Opowiedz trochę więcej o tej takiej przestępczości, co ciebie aż tak bardzo zaskoczyło w porównaniu z tym, co w Polsce czytałaś, co przeglądałaś o tym, jak to wygląda na miejscu. Tak, to prawda, że Guayaquil no nie ma dobrej renomy w Ekwadorze. Tak, ludzie słysząc Guayaquil mówią, miasto nie za ładne, nawet brzydkie, brudne, miasto portowe, tak, to, no i miasto w którym naprawdę ta przestępczość jest wyraźnie większa niż w pozostałej części Ekwadoru. Druga sprawa, jak ktoś słyszy, że ja, gringa, mieszkam na Isla Trinitaria, to wszyscy otwierają szeroko oczy, bo mówią nie. No tam w ogóle to absolutnie nie, dlaczego ty tam mieszkasz? Przecież tam panuje tak ogromna przestępczość. No i tak, to prawda, że ogólnie teraz w Ekwadorze panuje wszędzie przestępczość, tutaj jakby w naszej dzielnicy trochę większa niż w pozostałej części, natomiast coś, co mnie zaskoczyło, to po prostu to, że codziennie słyszy się, a nawet widzi się osoby z bronią, osoby słyszy się o tym, że ktoś został zabity, słyszy się, że była jakaś strzelanina, słyszy się, że było jakieś podpalenie, że było jakiś wybuch budynku, że ktoś kogoś, że słyszy się, że o porwaniach, tak, właśnie takich, że po prostu zatrzymują samochód, każą ci wyjść i kradną ci samochód i wszystko, co w tym samochodzie, i jeśli cię nie zabiją, to masz szczęście. Słyszy się o tym, że praktycznie codziennie, że ktoś został okradziony, nie mówię o kieszonkowcach, tak, osobach, które kradną, żeby cię nie zauważono, mówię o osobach, które podchodzą do ciebie z pistoletem lub z nożem i mówią, daj mi swój telefon, portfel i wszystko, co masz, bo inaczej cię zabiję. I tak, więc to jest coś, co ja widziałam w filmach, w sensie tak, że po prostu takie rzeczy się dzieją, a teraz znam osoby, których synowie zostali zabici, znam osoby, które straciły swoich ojców, mężów, tak, bo właśnie były jakieś porachunki, nie wiem, między bandami i po prostu, no właśnie, ta osoba została zabita lub jest w więzieniu. Tak, więc to jest dla mnie właśnie ta powszechność tej przestępczości, nie? W sensie, że to jest takie normalne, że ja po prostu, mnie nawet nie dziwi to, że jak słyszę, że dwie ulice dalej zabito chłopaka, dwie ulice dalej, nie wiem, właśnie była strzelanina i zabito dwie osoby. Tak, na skrzyżowaniu zabito kogoś. Wcale jakby to mnie nie szokuje,
pomimo tego, że absolutnie to jest szokujące, tak, tylko że tu jest to, tutaj to jest bardzo powszechne. To jest akurat takie bardzo niebezpieczne, ponieważ jak wrócisz do Polski, to już tak bardzo się do tego przyzwyczaisz, że będziesz nawet oczekiwała takich wiadomości, a tutaj w Polsce za bardzo nie ma. Ale czy na przykład ta wysoka przestępczość w jakiś sposób wpływa też na twoją pracę, że wy tam macie jakieś ograniczenia tego typu, o, po 6 wieczorem nie wychodzi się na zewnątrz. Tak, macie tak, coś tak. takiego? Tak, ja chodząc po naszej dzielnicy, a też często, nie wiem, podróżując po Guayaquil, nie mam nigdy ze sobą telefonu, nie mam nigdy ze sobą, mam pieniądze wyłącznie na autobus, tak? W sensie właśnie jakieś takie pieniądze wyliczone konkretnie na, nie wiem, na to, żeby pojechać gdzieś, załatwić coś i wrócić. Tak, więc to jest pierwsza sprawa, że po prostu nie mamy ze sobą rzeczy bardzo wartościowych i nie możemy mieć, absolutnie. Ja się nauczyłam po prostu rysować mapy na kartce, jak jadę gdzieś w drugą część Guayaquil, której nie znam, to po prostu wyszukuję sobie w Google Maps, nie wiem, właśnie mapę i rysuję sobie na kartce całą drogę, którą potem muszę przejść i rozpoznać po prostu, nie wiem, te jakieś ślady na kartce, które mnie poprowadzą do danego miejsca. Tak, i tutaj jakby tutaj w naszej dzielnicy ludzie nas znają, w sensie oczywiście nie każdy, ale ogólnie wiedzą, że jest pewien dom, tak, una casa de los gringos, dom gdzie mieszkają los gringos tak, i po prostu wiedzą, że jest tam dom, że mieszkają osoby właśnie wyglądające tak jak ja, czyli właśnie z innymi rysami twarzy, z inną urodą, tak, i to są osoby, które bawią się z dziećmi i nie stwarzają zagrożenia, tak, to są właśnie, nie wiem, albo nazywają nas gringos, albo nazywają nas misioneros, tak, misjonarze, więc tak, ale no tak, ogólnie to rozwaga to jest taka rzecz, która, takie słowo i taka myśl, która przyświeca codziennie, rozwaga, no bo wiadomo, wszystko się może zdarzyć. Ale to jest takie niesamowite, że na przykład nawet nie możesz sobie za bardzo wydrukować z Google'a mapy, bo to, jak potem ktoś ciebie zatrzyma, to będzie świadczyło, że ty być może masz telefon i wtedy będziesz w niebezpieczeństwie, że lepiej wyrysować sobie na kartce, bo wtedy jest niebezpieczeństwo mniejsze, już o tym musisz myśleć. No to, absolutnie, no to absolutnie. Jest to, a też zdarza się, że naprawdę, że ostatnio, 2 miesiące temu były wybuchy autobusów, tak, często złodzieje też wchodzą do autobusów, więc naprawdę i w tej komunikacji nie jest bezpiecznie, no ale po prostu, no, ja się przyzwyczaiłam, w sensie przyzwyczaiłam się do tego, że ludzie się na mnie patrzą, więc nie wiem, no po prostu żyję jakąś taką nadzieją, że może nic mi się nie stanie, natomiast ogólnie no, jest niebezpiecznie. No ja, jako że właśnie mówię, wyglądam jako typowa gringa, tak, właśnie nie wiem, jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda typowa gringa, to ma jasne rysy twarzy, niebieskie oczy, czy tam nie wiem, właśnie jaśniejsze, tak, jaśniejsze włosy. Ja jeszcze jestem wysoka, Ekwadorczycy są niscy, więc absolutnie po prostu jak idę, to cały świat się na mnie patrzy. Natomiast no tak, no po prostu ubiór też przyciąga, więc po prostu też nasz ubiór no jest bardzo prosty, w sensie ja absolutnie też staram się nie przyciągać swoim ubiorem jakiegokolwiek, nie wiem, jakiś... Oj. Czy akurat w związku z twoją pracą miałeś do czynienia z jakimiś tragicznymi przypadkami? Coś takiego, co wiesz, co stwierdziłabyś, wiesz co, nie pisałam się na coś takiego, żeby to było aż tak bardzo. Oprócz strzelanych na naszej ulicy, tak, czyli właśnie, nie wiem, gości, którzy strzelali do siebie z pistoletami, ale nie do mnie, absolutnie, ja byłam w domu, na szczęście, to nie, właśnie o to chodzi, że nigdy nie doświadczyłam tutaj żadnej nieprzyjemnej sytuacji, nigdy, nie wiem, nikt nic mi nie zrobił. Oczywiście jest jedna sprawa, która stale nie daje mi spokoju, czyli jak przychodzę i jest jakaś grupa mężczyzn, to oni po prostu gwiżdżą, świszczą, nie wiem, właśnie tam coś tam, nie wiem, mówią w jakiś tam wulgarny sposób, tak, no bo po prostu przychodzi jakaś dziewczyna sama, tak, i mają taki odruch, natomiast absolutnie oprócz właśnie takich zaczepek, to nigdy jakby podczas tego czasu tutaj nie doświadczam osobiście nic złego, tak, więc no to
jakby nam radzą, żeby kobiety na przykład nie chodziły same. Ja oczywiście jakby staram się nie chodzić sama, ale czasami po bułki do piekarni, no to oczywiście, że chodzę sama, no bo przecież, no tak, to są jakieś proste rzeczy, czy na rynek, żeby kupić warzywa, więc absolutnie, no tak, no ale to jest jakaś też część, myślę, że tej latynoskiej kultury, że oni po prostu muszą tak wyrażać jakieś tam, nie wiem, swoje zachwyty. No dobrze, i akurat tutaj skupmy się na tej latynoskiej kulturze. Jest tak, że ja tutaj też coś takiego zauważyłem, ale nie jestem pewien, czy ja mam rację akurat w tych spostrzeżeniach, że na przykład przestępczość ma bardzo duży związek z ubóstwem. Zgadzasz się z tym, czy nie? Tak, po części się zgadzam. W sensie, patrząc na naszych sąsiadów, mamy za naszym jakby... Tuż obok mieszka właśnie taka rodzina, no bardzo biedna, naprawdę bardzo biedna, starsza kobieta ze swoją córką i z wnukami. Wnukowie mają, nie wiem, 13, 15, 16, 17 lat. To są chłopcy, którzy doświadczają w domu jakby ogromnej biedy materialnej, czyli nie mają pieniędzy na swoje telefony, nie wiem, na jakieś tam potrzeby. Doświadczają też... przemocy, tak, no bo nie wiem, babcia bije, mama bije, bracia między sobą się biją, więc ci chłopcy wychodzą na ulicę i szukają możliwości na to, żeby zarobić jakoś te pieniądze, nie wiem, na ten telefon, którego potrzebują, no bo wiadomo, wszyscy młodzi ludzie potrzebują telefonu na ubrania, więc kogo spotykają? Spotykają starszych gości, którzy oferują im, nie wiem, sprzedaż narkotyków, albo nie wiem, kradzież, tak, w sensie, żeby byli właśnie tutaj, nie wiem, jakimiś rabusiami i oni w to wchodzą, nie? Bo nie mają innej opcji, absolutnie, jakby ja patrzę właśnie tutaj na naszych sąsiadów, na osoby, które znam i wiem, że no właśnie, czym się zajmują i to nie są osoby, to są osoby, które życie zmusiło do tego, że ktoś im to kiedyś zaproponował i po prostu oni się teraz tym zajmują, w sensie, no właśnie, bo nie widzą innej perspektywy, bo cały system jest po prostu zepsuty, tak? Tutaj, nie wiem, no właśnie, ta bieda jest tak ogromna, że jakby, że nie wiem, że ciężko jest się po prostu z niej wydostać. Więc tak, więc myślę, że jakby bieda materialna wpływa na wybory, nie? W sensie, że czasami no, tonący brzytwy się chwyta, więc wydaje mi się, że tutaj zwłaszcza chłopcy, młodzi chłopcy, nie wiem, 15-letni, to jest naprawdę dobry materiał na niezłych właśnie bandziorów, bo po prostu oni też potrzebują pieniędzy. I nie uczą się, nie wiem, nie chcą się uczyć, nie wiem, nie wychodzi im nauka, więc po prostu wchodzą w jakieś takie machlojki. Ale widzisz, myśmy akurat w Polsce kiedyś jeszcze za czasów komunizmu też mieli bardzo, bardzo źle i wtedy no, myśmy nie zdawali sobie sprawy, że to była bieda, ale ciężko było kupić wtedy żywność, zbyt wiele osób otyłych nie było. Ameryka Łacińska jest pełna otyłych osób. Jest tak, że jest bardzo taka duża rozbieżność, bo są osoby bardzo biedne i są osoby, niekoniecznie ekspat, tylko lokalni, bardzo bogaci. My na przykład nie mamy za bardzo przestępczości w Panamie, ale jak rozmawiałam ze znajomymi z Kolumbii, gdzie tam przestępczość mają dużo większą, no bo tam i populacja jest dużo większa, no to oni zwrócili mi uwagę na coś takiego, że oni mówią, tak, ta przestępczość głównie jest właśnie w tych dzielnicach biednych. I w bogatych tego nie ma, a jak już jest w dzielnicy bogatej, no to znaczy, że ktoś z biednej przyszedł, żeby obrobić kogoś z tej bogatej dzielnicy. Więc zawsze to w jakiś sposób wychodzi z tej dzielnicy biednej. I tak zawsze zastanawiałem się, przecież myśmy nie mieli tak bogato w Polsce, a jednak u nas takiej przestępczości nie było. U nas w Polsce była inna trochę kultura. Jest tak, że bardzo wiele osób wychodzi z takiego założenia, tak jak ty wspomniałaś, no bo oni nie mają perspektyw. Jest bardzo ciężko. Jest tak, że zawsze jest ciężko się dorobić, prawda? Jest tak, że żeby, nie wiem, no nie jest to taki łatwy proces, bo to trzeba pójść i do szkoły, i potem gdzieś szukać pracy, gdzieś przeprowadzić się do innej części miasta, albo nawet do innego w ogóle miasta, albo regionu w kraju, no to nie jest takie łatwe i potem zaczynać jeszcze tam od podstaw, żeby wiesz, no to łatwiej jest wiesz, no zrobić tak jak sąsiad, no to nie wiem, no ty masz pistolet, no to ja też chciałbym mieć tak i wiesz, jego wziąć, no to w takim razie jakbyś pomógł mi zdobyć ten pistolet, no to już byśmy mieli jakiś, nie wiem, mały gang i od tego się zaczyna. Jest tutaj, ja widzę, że w Ameryce Łacińskiej jest takie pójście na skróty, jest to taka
kultura bardzo oparta na filmach typu Zorro, że my tutaj będziemy jeszcze przy okazji jakieś tam ochłapy damy dla biednych, ale sami się wzbogacimy, bo oni mają, a my akurat nie mamy. Stąd też tutaj jest to i w Brazylii, i w sumie w Argentynie, i cała Ameryka Łacińska no, na takim podejściu trochę stoi. Mam tutaj trochę racji, czy może się z tym nie zgodzisz? Tak, zgadzam się po części, że absolutnie jest ogromne przyzwolenie w ogóle na przestępczość. W sensie, że to jest tak naturalne, że absolutnie ja nie wiem, czy ten pociąg, pędzący pociąg da się zatrzymać. W sensie, że absolutnie jakby handel narkotykami, w ogóle przestępczość właśnie taka, nie wiem, jakieś rozruby gangowe, to po prostu jest temat właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, tak powszechny, że absolutnie ja nie wiem, czy co potrafiłoby to zmienić. Z drugiej strony, no właśnie, samo wychowanie, tak, ja wspomniałam tutaj o tej rodzinie, o naszych sąsiadach, ale też jest mnóstwo osób naprawdę i wykształconych, i dobrze prosperujących, nawet w takiej naszej dzielnicy, tak, i to mnie też zachwyca, że da się, oczywiście, to nie jest jakby, to jest droga na skróty, wybór, nie wiem, właśnie pójścia do gangu, bo chłopcy to wybierają, bo może jest łatwiej, ale da się inaczej, tak, naprawdę osoby tutaj pracują, właśnie, nie wiem, dorabiają się, oczywiście, może trochę żyją na niższych warunkach, bo też nie potrzebują niczego więcej, ale po pierwsze to jest jakby wybór każdej osoby indywidualnie, czy chce iść w ślady ojca, tak, właśnie, na przykład, nie wiem, mam przykład takiego naszego małego sąsiada, małego, który ma 10 lat, tak, piękny chłopiec, naprawdę, który mieszka dosłownie naprzeciwko nas, i jego ojciec był w więzieniu, bo no nie wiem, coś tam zrobił, no, nie był długo, był za 3-4 lata i on wyszedł w marcu tego roku z więzienia. W międzyczasie starszy brat właśnie tego chłopca 10-letniego, 18-letni chłopak, w zeszłym roku zabił kogoś, no i poszedł do więzienia na, nie wiem, na tam 13-15 lat. No i teraz ojciec wrócił z więzienia, tak, ojciec wyszedł z więzienia, starszy brat poszedł do więzienia, ojca po wyjściu z więzienia zastrzelono, tak, bo właśnie, bo jakieś tam rozrachunki. No i teraz ten chłopiec, 10-letni, został z dziadkami. No i pytanie, czy ten chłopiec 10-letni pójdzie w ślady starszego ojca i brata, czy może dokona innych wyborów? Nie wiem, może ten czas spędzany, nie wiem, właśnie z tymi misjonarzami tutaj, może trochę mu, nie wiem, jakoś odmieni punkt widzenia na świat, że da się inaczej, że nie trzeba przeklinać, że nie trzeba, nie wiem, właśnie kraść, że nie trzeba robić złych rzeczy. Zobaczymy, nie wiem, ja tego nie wiem i pewnie długo się nie dowiem, natomiast właśnie to jest jakiś też indywidualny wybór każdego człowieka, czy to zrobi, czy nie. Ale myślę, że istnieje szansa, że tak, że ten chłopiec za, nie wiem, za 5 lat może po prostu też pójść w ślady ojca i brata, bo nie widział innego... Bo to są jego takie najbliższe przykłady, nie? Najbliższe, najmocniejsze, brat i ojciec. Ale ciągle zastanawiam się nad takim przykładem, mimo że tutaj wytłumaczę. Otóż jeszcze wrócę do Polski, ponieważ myśmy za bardzo nie mieli szansy, żeby gdzieś wyjechać do innego miasta i tam sobie znaleźć bardzo dobrze płatną pracę, bo ta bardzo dobrze płatna praca, to ona nie była aż tak dobrze płatna, no to właściwie w Polsce komunistycznej zostając na stałe, no to szansy nie było, żeby naprawdę sobie to życie poprawić i dlatego bardzo dużo osób wyjeżdżało wtedy z Polski, ale w każdym kraju Ameryki Łacińskiej dzisiaj tą szansę mają i to mnie właśnie zastanawia, jak ja bym się urodził naprawdę w takiej bardzo ubogiej dzielnicy, czy w dużym mieście, czy nawet gdzieś, nie wiem, na wsi, no to jednak te szanse są, myśmy jako Polacy nie mieli, u nas trzeba było wyjechać z Polski, no to oni mają te szanse i czy to nie jest w jakiś sposób takie pójście na łatwiznę, pójście na skróty, że o widzisz, my to nie mamy absolutnie innej opcji, no bo myśmy się urodzili biedni. No to u nas trzeba było wyjechać na inny kontynent często, żeby tą sytuację poprawić. Oni mają chyba troszkę łatwiej. Ciągle za bardzo nie mogę to sobie ułożyć i tego typu wytłumaczenia, że no widzisz, myśmy nie mieli, wiesz, innej opcji, za bardzo mnie jakoś nie przekonują, może dlatego, że mam za duży podkład jeszcze z tych czasów, jak wyglądała Polska podczas komunizmu. No, przyznam szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie wiem właśnie, bo to jest jakaś tam, nie wiem, można dywagować na ten temat, dlaczego tak, a nie inaczej, natomiast naprawdę przyznam szczerze, coś, co mnie zachwyca, to właśnie przykłady osób, które pochodzą z naprawdę biednych domów, tak, właśnie wiem, że pochodzą z biednych domów,
a naprawdę wykształciły się, skończyły studia, znalazły dobrą pracę i na przykład, nie wiem, wyprowadziły się stąd, nie? I teraz, nie wiem, ktoś tutaj, nie wiem, nasza sąsiadka szczyci się, że jej syn jest adwokatem, tak, i mieszka, nie wiem, tam w bogatszej dzielnicy. I to jest i dla niej sukces, i właśnie sukces indywidualny tego człowieka, tylko że to była po prostu, to był jakiś taki większy wysiłek, bo no właśnie, bo po prostu jakby warunki nie są, nie są sprzyjające, tak, i nie każdy też rodzic jakby daje możliwość na to, żeby dziecko się uczyło, bo też jakby dużo dzieci tutaj też pomaga rodzicom, dużo dzieci tutaj wychowuje swoje młodsze rodzeństwo, to jest w ogóle jakby taka podstawa, że starsze dzieci wychowują młodsze rodzeństwo, dzieci też właśnie pomagają rodzicom, nie wiem, jeżeli rodzic ma sklep, to absolutnie dzieci zawsze pracują w sklepie, jeżeli rodzic pracuje na rynku, to dziecko też zawsze jakby pomaga, jeżeli, nie wiem, właśnie też znam, jakby jest taki chłopiec, który pomaga swoim rodzicom w segregowaniu śmieci, tak, no bo to też jest jakaś tam praca dla wielu tutaj, więc tak, więc on po prostu, to jest mały chłopiec, też około 9-10 lat, który po prostu te śmieci segreguje i okej, chodzi do szkoły, ale po szkole przychodzi i zabiera się za pracę, bo po prostu trzeba za coś żyć, nie, w sensie, więc to zależy od rodziny, są rodziny naprawdę, które inwestują w edukację swoich dzieci po to, żeby one wydostały się z tego świata, są rodzice, którzy wciągają swoje dzieci jeszcze głębiej, nie? W sensie, że od małego już po prostu jakby przedstawiają im perspektywę, która ich czeka przez całe życie, czyli po prostu pracy za tak, bardzo prostej pracy, która po prostu pozwala przeżyć. Monika, ale słyszałam, że akurat w Ekwadorze są od czasu do czasu jakieś trzęsienia ziemi. Czy miałaś w ogóle z tymkolwiek do czynienia? Tak, tak, to prawda, że fakt trzęsień ziemi jest dla mnie w ogóle też nową rzeczywistością. Praktycznie codziennie są małe takie wstrząsy właśnie takie, no nie wiem, na poziomie 4,5, 5, nie wiem, właśnie tych stopni, nie wiem jak to się mówi. Natomiast w marcu tego roku w Ekwadorze było naprawdę było bardzo silne trzęsienie ziemi. W sensie takie trzęsienie ziemi, które dla mnie po prostu było w ogóle doświadczeniem zaskakującym, bo tak, bo cała ziemia, cały budynek po prostu się trząsł. Tak, i naprawdę jakby całe szczęście, że ani w naszym domu, ani w domu naszych, nie wiem, sąsiadów, przyjaciół za dużo nie było szkód. Natomiast w całym jakby tutaj regionie właśnie tym Guayas, w którym właśnie mieści się miasto Guayaquil, było bardzo dużo szkód, tak? W sensie budynki, tak, czy też właśnie w środku, no dużo, dużo po prostu szkód, więc dla mnie to w ogóle jest bardzo nowe doświadczenie. Tak, wstrząsy, fakt wstrząsów, fakt tego, że te trzęsienia ziemi prowadzą też często do różnych tragicznych sytuacji, do śmierci. Nie wiem, na przykład w 2016 roku w Ekwadorze było bardzo silne trzęsienie ziemi, podczas którego naprawdę zginęło bardzo dużo osób, więc no teraz mniej, natomiast no też to był taki temat wstrząsający. O czym myślałaś w tym momencie, jak to trzęsienie ziemi było? I poczekaj, odpowiedź to jest kilka opcji. Czy myślałaś o rodzinie, czy myślałaś o tym, że nie wiem, no zaraz zginiesz, czy po prostu byłaś tak w szoku, że nie myślałaś o niczym? Tak, przyznam szczerze, że no ja nie należę też do osób takich bardzo strachliwych, które po prostu paraliżuje właśnie jakaś taka sytuacja trudna, więc dla mnie po prostu, no nie wiem, ja tak, jakby osoby, które ze mną mieszkają, wszystkie w ogóle potem się śmiały ze mnie, że jako jedyna nie wybiegłam z domu, że jako jedyna po prostu zostałam w budynku, bo ja po prostu nawet nie wiedziałam, że trzeba to zrobić. W sensie ja po prostu siedziałam i obserwowałam wszystko, co się dzieje, z jakąś taką, nie wiem, taką ciekawością. I potem wszyscy mnie pytali, Monika, dlaczego ty nie wybiegłaś z tego domu? Przecież dom może się zawalić podczas trzęsienia ziemi. I ja po prostu no, nie znałam tej rzeczywistości. Nie wiem, no wiem, jak się zachować w innych sytuacjach, ale po prostu fakt trzęsienia ziemi, no nigdy nie tego, jakby tego nie wytłumaczył. Więc ja byłam osobą, która po prostu siedziała i patrzyła na tą ziemię, która się trzęsie, na te ściany, które po prostu się ruszają i nie wiem, i zastanawiałam się, jak to jest możliwe, więc tak, więc nie wiem, czy to roztropne, czy nie, ale,
ale tak to było. Ja miałam bardzo podobne doświadczenie. Po raz pierwszy, jak miałam takie bardziej na serio trzęsienie ziemi, to było w Chile. I jak idiota nie wiedziałam, co mam robić, więc tak sobie siadłem przy ścianie pod oknem, nie? A potem ktoś mówi, to jest najgorsze miejsce, gdzie można wtedy siąść, bo to trzeba w takim zamkniętym pomieszczeniu, najbardziej no to w łazience albo gdzieś tam, a najbardziej niebezpiecznie to właśnie pod oknem jest. A no to od tamtej pory już wiem. Okej. Zastanawiam się akurat, czy ten Guayaquil aby na pewno leży w Ekwadorze, czy to nie jest jakaś część Haiti, o której nam nie chcesz wspomnieć, ale to tak wygląda. Czy jakby na przykład ktoś się uparł, ale naprawdę jest tak, że słuchaj, ja mieszkałem już w tylu krajach, wiesz co, już z jednego pieca chleb jadłem i wiesz co, ja się tam takich rzeczy za bardzo nie boję, ale widzisz, Guayaquil jest takim motorem też ekonomii Ekwadoru. I z drugiej strony jest tak, że oni też mają takie dzielnice, gdzie oczywiście zabezpieczenia są niesamowite, prawie tak duże jak w Afryce Południowej, że tam masz nie jednego garda, tylko pięć w bramie wjazdowej, wysoki mur i właściwie no, masz te fajne baseny i tak dalej. Są też takie dzielnice w Guayaquil. I na przykład jakby ktoś z Polski jednak się uparł, ale jeszcze tam nie był, a ty tam byłaś. No, nie wiem, no jednak stwierdziłabyś, że dobrze, no to jednak tam zamieszkaj, no bo to warto. Czy na przykład z drugiej strony byś mówiła, wiesz co, ty lepiej sobie pomyśl dwa razy. Tak, oczywiście. W Guayaquil, tak jak i w Warszawie i w innych miastach, absolutnie są naprawdę piękne dzielnice. W sensie piękne dzielnice, mówię właśnie o dzielnicach, gdzie mieszkają naprawdę osoby bardzo bogate, więc to są naprawdę ogromne wille zabezpieczone. I ja też byłam w takich dzielnicach, bo po prostu jako misjonarze mamy też przyjaciół, jakby osoby, które wiedząc, że jesteśmy misjonarzami, też jakby zaprzyjaźniły się gdzieś tam przez lata z nami, więc i też nas zapraszają czasami właśnie. Nie wiem, właśnie czy w dzień odpoczynku, żebyśmy sobie, nie wiem, spędzili trochę czasu poza dzielnicą, więc absolutnie. Tak, są piękne miejsca, w sensie ładne dzielnice. Natomiast absolutnie prawie nie ma nic do zwiedzania, więc jeśli ktoś lubi właśnie turystykę, to nie jest miejsce absolutnie turystyczne. No, jest pewien mały deptak nad rzeką, ale no, to jest jedyne, co tutaj można zobaczyć i prawie nic więcej. I naprawdę, no ja też miałam okazję podróżować po Ekwadorze i przyznam szczerze, że Ekwador jest zachwycający. Naprawdę, jest przepiękny, jest po prostu, jest tak obdarowany w zasoby, w sensie mówię tutaj o Andach, o wybrzeżu właśnie z oceanem, mówię tutaj o no, Amazonii, w której jeszcze nie byłam, tak, ale no, która jest po prostu ogromnym bogactwem. Mówię tutaj o wyspach Galapagos, tak, więc naprawdę Ekwador ma ogromne zasoby. Jeżeli ktoś ma taką chęć mieszkania w Ekwadorze, myślę, że są dużo ładniejsze miejsca niż Guayaquil, bo po prostu no, Guayaquil, ludzie się stąd wyprowadzają, tak, z taką myślą, że po prostu ta przestępczość tutaj jest już taka, że, no, że już jest coraz gorzej. Tak, wszyscy to mówią, jest coraz gorzej. Coś mi tutaj za bardzo nie leży. Powiedziałeś, że Guayaquil jest największym miastem w kraju i właściwie jedyną atrakcją jest jakiś jeden deptak nad morzem. No to coś mi się za bardzo nie zgadza tutaj. Jak duży jest Guayaquil i ilu ma mieszkańców? 3 miliony, może 3-4. Tak. I Z tym, jeden że deptak. tak. Z tym, że Guayaquil nie jest stolicą Ekwadoru. Stolicą Ekwadoru jest Quito. Quito jest przepięknym miastem z wieloma atrakcjami turystycznymi. Domyślam się, że te 2 tygodnie, akurat które macie wolne, to są 2 tygodnie w ciągu roku, prawda? No to wykorzystałaś na zwiedzanie trochę Ekwadoru. I jakbyś na przykład komuś chciała polecić Ekwador jako fajne miejsce turystyczne, żeby sobie tam tydzień albo 2, albo i 3 tygodnie spędzić, to o jakich miejscach tu byś mówiła? No ja kocham góry, naprawdę. Dla mnie w ogóle Andy to jest po prostu coś tak niesamowitego. I mnie za każdym razem, gdy jadę w góry, po prostu zachwyca ogrom And. No ja miałam okazję być na Chimborazo. Chimborazo to jest wulkan, najwyższy wulkan, najwyższa góra i najwyższy wulkan tutaj w Ekwadorze. Mówi się, że Chimborazo to jest punkt, to jest miejsce najbliżej Słońca, bo jeżeli mierzyć jakby odległość od środka Ziemi,
to Chimborazo jest wyżej niż Mount Everest, bo po prostu ta różnica między, od środka Ziemi, jakby wysokość od środka Ziemi do punktu Chimborazo, czyli 6200, a Mount Everest, to Chimborazo jest wyżej. Więc ja byłam dlatego, na wysokości... Dlatego, no bo wy jesteście na równiku, tylko dlatego. Aha. Tak, dokładnie. Więc ja byłam na wysokości 5000 metrów na Chimborazo, nie na samej górze, no bo nie jestem taką profesjonalistką, natomiast tak, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. Ale jakbyś miała na przykład zrobić taką listę takich szybkich kilka punktów, no tak. To w takim razie trzeba zwiedzić to i to, no to jakie to by były miejsca? Tak. Cuenca, czyli miasto w górach, naprawdę urokliwe, z architekturą po prostu przepiękną. Baños de aguas termales, po prostu z pięknymi widokami, tak, no, z krajobrazami przepięknymi. Latacunga i jezioro Quilotoa, czyli jezioro powulkaniczne, też właśnie wyrzeźbione przez wybuch wulkanu. No po prostu z niesamowitymi widokami. Quito, stolica Ekwadoru, też miasto z naprawdę przepiękną architekturą, ale też z ciekawymi miejscami do odwiedzenia. I jeżeli chodzi o wybrzeże, to nie mam dużego doświadczenia. Ja byłam po prostu w dwóch regionach. Natomiast prowincja Manabí jest naprawdę też prowincją bardzo ciekawą, z dużą ilością pięknych plaż. Pięknych, czystych, no naprawdę takich, na których można odpocząć, więc to. Tutaj akurat wytłumaczę słuchaczom, że Ekwador nadal zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie, jeśli chodzi o kraje, do których warto się przeprowadzić jako emeryt. Jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, to nie za bardzo. Ale jeśli chodzi na przykład o takie spokojne życie, to nadal jest, bo jest tak, że Ekwador dzieli się na Guayaquil, gdzie raczej nie, i resztę Ekwadoru, gdzie okej jest. W miarę w porządku. Akurat ta sytuacja trochę ostatnio się pogorszyła w Ekwadorze, ale mimo to nadal jest to ścisła czołówka. Jak na przykład ktoś jednak stwierdziłby, że słuchaj, no to chcieliśmy do Ameryki Łacińskiej się przenieść i Ekwador się nam bardzo podobał, no bo tam ceny jeszcze nie są wysokie w porównaniu z innymi krajami, jednak tam chcemy, ale ostatnio oglądaliśmy taki program z taką Moniką i ona opowiadała nam tylko jakiś horror stories z Guayaquil. Czy ktoś by miał rację, czy trochę jednak by nie miał racji? Jeżeli chodzi o życie w Ekwadorze, to naprawdę niesamowicie polecam, bo no właśnie, tak jak powiedziałeś, mówi się, że to jest miejsce idealne, bo naprawdę jest to miejsce jeszcze bardzo takie dziewicze. W sensie są miejsca w Ekwadorze, gdzie ludzie żyją naprawdę w małych chatkach. Ja nie mówię, że ktoś, kto przyjedzie, też będzie żył w takiej chatce, tylko chodzi o jakby styl życia, że są miejsca w Ekwadorze, dużo miejsc, tak, gdzie po prostu ludzie żyją w bardzo prosty sposób, uprawiają własne rośliny, własne owoce, warzywa, zwierzęta i żyją naprawdę bardzo, bardzo prosto i bardzo szczęśliwie. Tak? To jest ważne, że Ekwadorczycy w ogóle są szczęśliwi. Abstrahując od tego właśnie, co się dzieje, to są bardzo szczęśliwi. I to prawda, że no, Guayaquil. Guayaquil jest wyjątkiem, gdzie naprawdę no tutaj jest jakby no ta przestępczość ostatnio bardzo rośnie. Naprawdę, ja ogólnie chciałabym tutaj wrócić wielokrotnie, w sensie ja mam jeszcze miejsca, których nie odwiedziłam i nie wiem, czy podczas mojego czasu misyjnego, tego wolontariatu, będę miała na to okazję po prostu, bo to nie jest też cel mojego pobytu tutaj, więc ja po prostu mam listę miejsc, które chciałabym odwiedzić i na pewno to nie jest mój ostatni raz w Ameryce Południowej, tak, bo po prostu się zakochałam w tym kraju, właśnie, nie wiem, w kulturze latynoskiej, także absolutnie ja rekomenduję każdemu. Ale to jest takie dziwne, co powiedziałaś, bo akurat na ogół jest tak, że ktoś zakochuje się w miejscu, jak przyleci na jakiś tydzień albo dwa gdzieś do ośrodka jakiegoś i jest tam w resorcie all inclusive i wtedy sobie myśli, no ja tutaj mogę żyć do końca, a ty akurat byłaś rzucona na zupełnie inną skrajność na zasadzie, że o, pokażemy ci wszystko, co jest najgorsze w tym kraju i ty nadal mówisz, że o, tutaj mi się bardzo podoba. Czy na przykład widziałabyś się, dajmy na to, na emeryturze, no masz sporo jeszcze lat przed sobą. Tak.
Kto wie, co będzie za te 30 kilka lat. Ale czy na przykład za może 30 kilka lat stwierdziłabyś, wiesz co, Ameryka Łacińska nie jest takim złym wyborem. Albo stwierdziłabyś, wiesz co, już tam byłam, zobaczyłam, mam dosyć. Nie, absolutnie. Ja w ogóle mam taką potrzebę odkrywania jeszcze bardziej Ameryki Południowej, jeszcze bardziej Ekwadoru, a później całej Ameryki Południowej. Więc to jest moje wielkie marzenie i w ogóle taki głód, który tutaj mi się pojawił. Natomiast absolutnie to nie jest też tak, że ja tutaj żyję że w jakimś horrorze. To, co piękne i co odkryłam w Latynosach, to przede wszystkim naprawdę silne więzi rodzinne, które mnie zachwycają. Naprawdę to jest coś, co ja po prostu myślę, że my Polacy powinniśmy się tego uczyć, właśnie takiego też życia razem, życia blisko, życia, nie wiem, w ogóle też takiej ekspresyjności w dotyku, nie wiem, w tańcu, tak, więc to jest coś, co po prostu dla mnie jest naprawdę zachwycające, jako ja jestem raczej osobą taką, czy nie że zdystansowaną, ale potrzebuję czasu, więc dla mnie po prostu też, no nie wiem, właśnie osoby tutaj no, zachwycają właśnie taką też bezpośredniością, ale taką dobrą bezpośredniością. Druga sprawa to kuchnia, tak, jedzenie, naprawdę to jest coś, to jest bogactwo Ekwadoru, naprawdę jedzenie jest tutaj przepyszne i pomimo tego, że ja żyję w biednej dzielnicy, to naprawdę ludzie po prostu jakby gotują typowe dania te ekwadorskie, tak, jakby tutaj każda pani potrafi świetnie gotować, więc jeżeli ktoś nas odwiedza albo przyjmuje w swoim domu, to zawsze po prostu z czymś pysznym, nie, więc to jest też coś, co zachwyca i co nie jest też takie oczywiste teraz, że po prostu ktoś ci odwiedza, ty go częstujesz, nie wiem, spędzacie czas i na takiej Isla Trinitaria, w której ja żyję, naprawdę można doświadczyć też dużo dobra, serdeczności, radości, nie wiem, momentów przepięknych, nie wiem, urodzin, różnych okazji, gdzie po prostu się spędza czas z innymi, tańczy właśnie salsa, merengue i kumbia, tak, więc no coś przepięknego. Jeśli chodzi o te inne kraje w Ameryce Łacińskiej, jakbyś na przykład teraz miała opcję, przez miesiąc sobie będę podróżowała po Ameryce Łacińskiej, do jakich innych krajów chciałabyś zajrzeć? Moim marzeniem jest Peru i no jestem bardzo blisko i nawet miałam już zaplanowaną podróż, ale niestety ze względów zdrowotnych musiałam ją odwołać, więc po prostu na pewno Peru będzie kolejnym państwem, które odwiedzę, Argentyna, tak, Kolumbia, ale też cała Ameryka Środkowa. No ja teraz mieszkam z chłopakiem z Gwatemali, więc w ogóle też Gwatemala, Kostaryka, tak bardzo, bardzo, bardzo mnie jakoś też tak pociągają, tak Honduras, Salwador, przyjeżdżają osoby, misjonarze z różnych krajów, to też gotują. Ja gotuję, ja robiłam tutaj i pierogi, i szarlotki, po prostu, i placki ziemniaczane, więc też osoby z Salwadoru, Gwatemali przyjeżdżają tutaj i gotują swoje jedzenie i też zachwyca. Monika, plany za 5 lat. Wrócisz do Polski i co będzie dalej po tej misji? Wrócę do Polski, no i mam nadzieję, że znajdę pracę, gdzie będę mogła dalej kontynuować mówienie w języku hiszpańskim, tak, rozwijać jeszcze dalej właśnie te umiejętności językowe, tak, i chciałabym, naprawdę chciałabym w każdym roku właśnie spędzać urlop właśnie w Ameryce Łacińskiej, spędzać, odkrywać nowe miejsca w Ameryce Łacińskiej, która po prostu, tak, no, dla mnie jest po prostu czymś tak zachwycającym, że nie wiem od czego, właśnie nie wiem, czy zdążę po prostu odkryć to wszystko w ciągu całego życia. Monika, ile jeszcze zostało ci do końca tej misji? Już niedługo, tak, właśnie rozmawiamy już tak trochę na końcu mojej misji, bo został mi ponad miesiąc, trochę ponad miesiąc, więc tak w całości moje doświadczenie tutaj to będzie 15 miesięcy. Moniko, to w takim razie dziękuję za czas, który nam poświęciłaś, także powodzenia w tym ostatnim, kolejnym miesiącu, który masz akurat w Ekwadorze i szczęśliwego powrotu do Polski. No trzymaj się. Bardzo dziękuję i naprawdę polecam wszystkim Ekwador. Do zobaczenia.